70-letnia kobieta w stanie ciężkim trafiła do szpitala po tym, jak została potrącona na kamiennogórskim cmentarzu przez samochód. Do wałbrzyskiego szpitala trafił też 60-letni mężczyzna, który towarzyszył kobiecie. Do wypadku doszło w sobotę około południa. Cofający samochód należący do zakładu pogrzebowego uderzył w przechodzącą alejką 70-letnią kobietę i 67-latka. Kierowca, pracownik zakładu pogrzebowego, cofał przez całą długość alejki. Niestety nie zachował należytej ostrożności. Jak powiedział funkcjonariuszom, para nagle wyszła mu na alejkę. Informuje w rozmowie z dziennikarzami TVN24 Monika Kaleta z Dolnośląskiej Policji. Kobieta odniosła obrażenia głowy i jest w stanie ciężkim. Na miejscu pomocy udzieliła jej załoga pogotowia ratunkowego. 70-latka przewieziona została do wałbrzyskiego szpitala. Do szpitala trafił też 67-letni mężczyzna, który towarzyszył kobiecie. Mężczyzna nie odniósł żadnych obrażeń. Sprawę bada policja. Wiadomo już, że 61-letni kierowca był trzeźwy.